Na górze Karmel w Palestynie mieszkał prorok Eliasz i Elizeusz, a około nich gromadzili się ludzie, którzy umartwione na puszczy prowadzili życie. Najświętsza Maryja Panna odwiedzała często Karmel, gdyż tu rodzice jej mieli pole. Wracając z Egiptu odpoczywała czas jakiś z Jezusem i Józefem na Karmelu. Gdy apostołowie po zielonych świątkach rozeszli się na wszystkie strony głosić Ewangelię, wielu chrześcijan, chcąc z dala od świata bogobojne prowadzić życie, schroniło się na górę Karmelu. Tutaj wystawili kościół na cześć Najświętszej Maryi Pannie nad grotą świętego Eliasza, a obok niego klasztor. W IV wieku po Chrystusie zbudowała święta Helena drugi kościół wspaniały na Karmelu, a obok klasztor dla zakonnic. W XII wieku rycerz Bertold z Kalabry osiadł na Karmelu i połączył wszystkich pustelników żyjących po jaskiniach Karmelu w jeden zakon. On jest więc właściwym założycielem zakonu karmelitów. Albert, patriarcha jerozolimski, napisał karmelitom regułę, którą zatwierdził papież Honoriusz III w 1224 roku. Z góry Karmelu rozeszli się zakonnicy po całym świecie i założyli liczne klasztory w rozmaitych krajach. W roku 1245 wybrali karmelici generałem wszystkich klasztorów świętego Szymona Stocka, Anglika, który na Karmelu w grocie skalnej świątobliwie prowadził życie. Święty Szymon, wizytując klasztory, gorliwie starał się o rozszerzenie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny między wiernymi. Kiedy raz zatopiony był w modlitwie, ukazała mu się Panna Maryja, podając mu szkaplerz i poleciła mu założyć Bractwo Mariańskie. Celem Bractwa jest miłość Boga i szczególniejsza cześć Maryi. Każdy zaś członek powinien nosić szkaplerz jako znak, że jest w służbie Maryi, który przypominać powinien mu jego obowiązki, zachęcać do cnoty i pobożności. Objawienie to miał święty Szymon 16 lipca 1251 roku. Stolica apostolska zatwierdziła Bractwo Karmelitańskie Szkaplerza Świętego i obdarzyła go rozmaitymi przywilejami. Życzenia świętego Szymona spełniły się. Cześć Najświętszej Maryi Panny przez szkaplerz ożywiła się na całym świecie. Miliony katolików zapisywało się i zapisuje do Bractwa Szkaplerza Świętego.